stulecie harcerstwa to dla mnie takie dość refleksyjnej natury wyzwanie, jako że w tej organizacji spędziłem około 50 lat swojego życia na różnych stanowiskach, od zastępowego począwszy na komendancie szczepu, skończywszy kierowniku referatu starszo-harcerskiego w Komendzie Chorągwi Kieleckiej, cały czas w Kielcach, cały czas związany z Górami Świętokrzyskimi. Stąd też to miejsce u podnóża Łyśca i klasztoru świętokrzyskiego jest też dla mnie ważnym miejscem tak kultu ludzi Gór Świętokrzyskich, jak również harcerstwa. Choćby nawet przez 20 lat prowadząc rajdy świętokrzyski, trasę rajdu świętokrzyskiego harcerskiego, niejednokrotnie te tereny przemierzałem, biwakowałem tutaj. Stąd też popatrzenie na to, że to harcerstwo w jakimś takim bardzo przyzwoitym zespole funkcjonuje, może elitarnym. Też tutaj refleksja mi przychodzi taka, że mama też moja była w szarych szeregach, gotowych harcerek, także to można tak powiedzieć, że z lekka to harcerstwo wyssałem z mlekiem matki, a ponadto uważam działalność harcerską, pracę w harcerstwie i przede wszystkim przynależność do tej organizacji jako azymut swojego życia.